Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze kłania się Tomasz Jankowski. Moim gościem jest Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Chociaż powinien być pewnie inny gość, bo jak sama nazwa wskazuje, będziemy dzisiaj zadawać pytanie, kim naprawdę jest rosyjski prezydent. Niemniej jednak trudno było zaprosić rosyjskiego prezydenta, ale zgodził się przyjąć zaproszenie Mateusz Piskorski i zgodził się na ten temat porozmawiać. Będziemy o tym rozmawiać pod wpływem publikacji, którą przeczytałeś. Za chwilę pewnie nam trochę więcej o tym opowiesz. Natomiast dlaczego zdecydowaliśmy się na ten temat? No proszę Państwa, Władimir Putin, i to mówię bez najmniejszej właściwie ironii, jest od jakichś 8 lat najpopularniejszą postacią w Polsce. Znaczy nie ma dnia, żeby nie byli Państwo bombardowani informacjami o Putinie. Ja to w Rosji też mówię, to Rosjanie mi nie wierzą, że tak jest. Znaczy myślą, że ja żartuję. To nie jest żart. Znaczy nie ma dnia, żeby na polskich portalach informacyjnych Władimir Putin nie był gdzieś tą czołową postacią. No ale przez to też narosło wiele mitów, wiele przekłamań. My będziemy się starać zbliżać oczywiście do prawdy. Nie będziemy tutaj robić jakiegoś, nie wiem, lukru dla rosyjskiego prezydenta, natomiast warto pewne rzeczy rozstrzygnąć. I taką pierwszą rzeczą, o którą chcę Ciebie zapytać, to jest osobowość Władimira Putina, bo w Polsce możemy głównie się dowiedzieć, że to jest oczywiście osobowość autorytarna, że ma pełnię władzy, że tylko o tą władzę mu chodzi, że w zasadzie to jest jedyne, o co dba. No i przypisujesz też pewnego rodzaju geniusz de facto Władimirowi Putinowi, no bo jeżeli ktoś jest w stanie rządzić państwem, które się rozciąga na dwóch kontynentach, posiada wiele stref czasowych, no i siłą rzeczy po prostu nie ma ten prezydent możliwości, żeby zbyt często przebywać w wielu regionach kraju, no to siłą rzeczy przypisuje mu się przecież geniusz. Jak jest naprawdę, jaką osobowość możemy przypisać Władimirowi Putinowi na podstawie dostępnych źródeł? Mamy ograniczenia czasowe, dlatego posługujemy się najnowszym z dostępnych źródeł o charakterze biograficznym. Z reguły pisuje się biografię polityków już albo po ich odejściu na emeryturę, albo po ich śmierci. No ale w tym przypadku brytyjski dziennikarz, były wieloletni korespondent m.in. BBC w Moskwie, w Pekinie, w Waszyngtonie, Philip Short, napisał biografię rosyjskiego prezydenta już teraz. Może kilka słów o niej, bo będziemy się w jej obrębie poruszać. No też warto powiedzieć widzom, że ta książka w Polsce, w polsku nie jest, nie, chociaż jak rozumiem, dostępna. Philip Short jest autorem, już wcześniej był autorem kilku innych biografii znanych polityków, przy czym tamci byli postaciami historycznymi już. Napisał biografię Mao, napisał biografię Pol Pota, nawiasem mówiąc, ta biografia Pol Pota ukazała się w języku polskim kilka już ładnych lat temu, jest dostępna. No i napisał też biografię francuskiego prezydenta, François Mitterranda. A tym razem wziął się za Władimira Putina, co oczywiście trochę miał łatwiejsze zadanie, no bo spędził spory czas swojego życia dziennikarskiego jako korespondent właśnie w Moskwie, jak już wspomniałem. Nad tą biografią pracował, proszę Państwa, 8 długich lat. Przez 8 lat przeprowadził dziesiątki wywiadów z osobami, które znały w różnych okresach życia obecnego rosyjskiego prezydenta. Przeprowadził kwerendę praktycznie wszystkich ważniejszych wypowiedzi Władimira Putina, no i zaczął rysować jego portret. A nie czerpał z polskich portali informacyjnych? Myślę, że na szczęście nie, dlatego ta książka jest godna polecenia. No proszę. Na razie, wbrew cenzurze polecam książkę Brytyjczyka. To Brytyjczyka i książka jak na razie się ukazała, o ile mi wiadomo, no ja czytałem wydanie amerykańskie akurat, ale najpierw się ukazała w Wielkiej Brytanii, później w Stanach Zjednoczonych. Była szeroko dyskutowana, jej autor zapraszany był na uniwersytety, debaty z jego udziałem często się odbywały w ostatnich miesiącach w ramach promocji tej książki. Ta książka wyszła w roku 2022, w połowie, więc jest dosyć świeża, jest najnowszą biografią z prawdziwego zdarzenia Władimira Putina. Uwaga, ona jest opatrzona przypisami, tak jak praca naukowa, a liczy sobie ponad 850 stron. No i dobra, co z tym krwiożerczym osobnikiem, który pragnie rozciągnąć władzę rosyjską na cały świat? Będziemy oddawać głos Philipowi Shortowi i jego rozmówcom. Po pierwsze, Short podchodzi do Putina jako do człowieka, który ma swoją osobowość. No to już pierwszy grzech. Biden mówi podobno, że Putin nie ma duszy. Short twierdzi, że Putin duszę ma, jak najbardziej.
No i zresztą sporo różnego rodzaju ciekawych spostrzeżeń i cytatów na ten temat publikuje. Jeden z poprzedników, nawiasem mówiąc, cytowanych przez Schotta, poprzedników Joe Bidena, prezydent George W. Bush, z którym o dziwo Putin miał pewną chemię, jak się to popularnie mówi, przynajmniej na początku lat 2000, powiedział po pierwszym spotkaniu z rosyjskim prezydentem rzecz następującą, cytujemy George'a W. Busha. Popatrzyłem człowiekowi w oczy. Stwierdziłem, że jest bardzo bezpośredni i wiarygodny. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. Zdołałem wejrzeć w jego duszę, czyli ma duszę, według Busha. To człowiek głęboko oddany swojemu krajowi i jego dobrze rozumianym interesom. Tyle George W. Bush w roku 2000, czyli już spory szmat czasu temu. Biden miał, jak wiemy, inne wrażenie. Nie będziemy tu mówić o duszy Putina, nie będziemy uciekać w rozważania metafizyczne, no ale z całą pewnością powiedzieć musimy o osobowości, którą odtwarza Philip Short. Po pierwsze, w odróżnieniu od większości przywódców krajów zachodnich, skupmy się na różnicach, Władimir Putin nie pochodzi z reprodukowanych z pokolenia na pokolenie elit. Jak popatrzycie Państwo na biografię większości liderów tak zwanego świata zachodniego, no to będą to wręcz dynastie. Dynastie, dokładnie. Choćby w Stanach Zjednoczonych, to są najlepszym przykładem. Albo korporacje też, dynastie. Bo to często firmowo się odbywa. Również tak, no ale generalnie jest to reprodukcja polegająca właśnie na dynastycznym niemalże odtwarzaniu, korzystaniu z pozycji społecznej, majątkowej, którą ktoś uzyskał, no i umiejscowianiu go u władzy. Władimir Putin, robotnicza rodzina z Leningradu, przypomnijmy, no tak naprawdę o bardzo słabych perspektywach materialnych, chociaż jego ojciec, również Władimir, należał do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, no ale też był prostym robotnikiem, był w komitecie przez jakiś czas nawet szefem komitetu fabrycznego KPZR w jednym z leningradzkich zakładów. Pytania, które zadaje sobie bardzo wielu omawiających postać rosyjskiego prezydenta, brzmią mniej więcej tak. Czy to jest człowiek, którego twarzy faktycznej nie znamy, bo ukształtowany został przez poszczególne kursy i szkoły w ramach KGB, które oczywiście przez kilkanaście lat. No u nas jest to demonizowane jest to. Otóż to, a na tak zadane pytanie Philip Schott odpowiada bardzo krótko i moim zdaniem sensownie. Znów zacytujmy, to już słowa brytyjskiego biografa. Putin był już Putinem, zanim zaczął służbę w KGB. Czyli formowały go zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne wątki jego biografii. To on tam nie służył od urodzenia? No właśnie nie służył, o dziwo. No, i nawet jego ojciec nie służył. Cóż, co do jego ojca jeszcze kilka słów za chwilkę powiemy, natomiast co do tej osobowości, otóż Putin, jak wiemy, pracował w rezydenturze KGB w Dreźnie. To był szczyt jego kariery, jeśli chodzi o radzieckie służby specjalne. Nie był jakimś wysoko postawionym od razu, powiedzmy, oficerem. Nie był nawet szefem tej rezydentury. Ale właśnie, tam ukształtował się jego stosunek do Niemiec i do Niemców. Dlatego faktycznie tu nasi teoretycy spiskowi mogą mieć trochę racji. Putin biegle zna język niemiecki, którego uczył się od lat szkolnych. Nie w KGB, a już wcześniej postawił na naukę niemieckiego i stąd też wielu przyjaciół, których miał, zarówno w czasach swojego pobytu w NRD, jak i później przypomnijmy, lata 90. wraca do upadającego Związku Radzieckiego i zostaje zastępcą mera Petersburga, którym wtedy jest dość liberalny rosyjski polityk Anatolij Sobczak. Notabene ojciec słynnej Ksenii Sobczak, popularnej dzisiaj celebrytki dość antyputinowskiej. No właśnie, na marginesie. Jabłko dość szybko, jabłonie odskoczyło chyba trochę. Ale... No niekoniecznie. Sobczak był liberałem, a może, no, ale... a może to Putin się zmienił, to pytanie też zadajmy. No nie, no myślę, że Ksenia Sobczak, zwłaszcza już po rozpoczęciu tej nowej fazy wojny na Ukrainie, to dość zdecydowanie jest już przeciwko interesom narodowym, chyba rosyjskim można powiedzieć. Ale no, to inny temat. No ale oddajmy głos niemieckiemu rozmówcy Władimira Putina. Bawarczyk, przedsiębiorca, młody wówczas człowiek, Franz Zedelmayr, który
trafił do Petersburga i przyszło mu rozmawiać z Władimirem Putinem w czasach, kiedy to on częściowo zarządzał inwestycjami, w tym zagranicznymi inwestycjami w tym mieście. Co powiedział na temat osobowości późniejszego rosyjskiego prezydenta, ów niemiecki przedsiębiorca? Zacytujmy. Był ciekawy, oczywiście bacznie obserwujący i zawsze zachowywał kontrolę nad sobą i nad sytuacją. Zachowywał się różnie przed różnymi ludźmi. Był niczym kameleon. Tworzył dla nich lustrzane odbicie pokazujące go takim, jakim w jego przekonaniu chcieli go widzieć. Był dobry w wyciąganiu informacji od ludzi, lecz podchodził z rezerwą do rozmów o osobach trzecich, czyli nie plotkował Władimir Putin. Nie był człowiekiem, który by się otwierał. Życie prywatne utrzymywał w prywatności. Utrzymywał ścianę między swoimi znajomymi a rodziną. Nigdy nie opowiadał o swoich rodzicach, o swojej żonie. Nie mogę sobie przypomnieć ani jednego przypadku, żeby mówił mi coś nowego na temat swojej przeszłości prywatnej. Tyle Sedlmayr. I faktycznie, jak prześledzimy poszczególne etapy życia Władimira Putina, to jest przypadek introwertyka z punktu widzenia psychologii. Zresztą jego żona już teraz była, też wypowiada się, cytowana jest w książce Philippa Shorta, w biografii, wspominała o tym, że początkowo trudno mu było uczestniczyć w różnego rodzaju oficjalnych uroczystościach, gdzie pojawiało się w takich sytuacjach towarzyskich jakieś większe grono ludzi. Był człowiekiem bardzo mocno skoncentrowanym raczej na pracy, na pełnieniu urzędu, funkcji, które w danym momencie zajmował. To też bardzo ciekawe. Dość często zresztą właśnie w Polsce nawet to akurat słychać, że Putin, znaczy to też tak komentuje, że robi tajemnice ze swojego życia prywatnego, chociaż na dobrą sprawę to chyba tak właśnie powinno być, powinniśmy rozróżniać. To akurat nie on oszalał, ale myśmy oszalali na tak zwanym Zachodzie, poprzez ekshibicjonizm, którego wymagamy od polityków. To co mówiliśmy w programie o tym panu Ptykonie, prawda? Że owszem, to jest w naszym przekonaniu zachowanie zupełnie naturalne. Właśnie w czym? W szeroko rozumianym kręgu kultury europejskiej. Akurat tu bardzo po europejsku Putin się zachowuje, oddzielając sferę prywatną od publicznej. Coś jeszcze odnośnie osobowości? No właśnie, co jeszcze kształtuje tą osobowość? Proszę Państwa, Putin od wczesnych lat uprawiał sport. Jak wiemy, do dzisiaj widzimy w różnych... No są te memy na niedźwiedziu. Tak, wysportowanego, muskularnego Putina. Cały szereg fotografii, zdjęć, filmów. Uprawiał sporty walki przede wszystkim, no te wywodzące się ze wschodu, za którymi kryje się filozofia. Z jednej strony było judo, z drugiej strony modyfikacja, właściwie synteza wschodnich sztuk walki z sztuką walki radziecką, patentem radzieckim, czyli sambo. No tak czy inaczej, to jest też filozofia. O zdrowie fizyczne dbał niezmiennie w kolejnych latach. Oddajmy znów na chwilę głos biografowi. O Putinie. Gdy nie był w podróży, zaczynał dzień w Nowym Ogariewie, to jest rezydencja prezydencka, od półgodzinnych ćwiczeń, po których przepływał 20 do 30 basenów olimpijskich. Jeśli tylko było to możliwe, później trenował przez kolejną godzinę, ale w domu po śniadaniu, na które jadł zazwyczaj kaszę. Albo na sali gimnastycznej na Kremlu po lunchu, który składał się z kefiru i owoców. Niezależnie od tego, gdzie był, starał się ćwiczyć codziennie od 1,5 do 2 godzin. Jego pasją było pływanie. To dla mnie wtajemniczone, bo ja akurat pływałem, to mogę powiedzieć, basen olimpijski to jest długość 50 metrów, więc przy 20 do 30 mówimy od kilometra do 1,5 kilometra. To jest naprawdę duży dystans. Duży dystans i jak widzimy, no być może to jest taka tajemnica tego, dlaczego Władimir Putin w wieku lat już teraz 70 wygląda nieco inaczej od wielu często młodszych od niego polityków. No, 3 lata starszy jest od niego Jarosław Kaczyński, a porównajmy. No, kondycję, zwłaszcza w obliczu ostatnich doniesień. To... No ale cóż, w zdrowym ciele zdrowy duch i też umysł. Dlatego inny Niemiec, z którym Putin często niegdyś rozmawiał, był ambasador Niemiec w Federacji Rosyjskiej Hans Friedrich von Plec, powiedział bardzo ciekawą rzecz o rosyjskim prezydencie. Rozmawialiśmy sporo w 4 oczy. Nigdy nie robił notatek, ale jeśli powiedział, że coś zrobi, było to zrobione. Czyli zakładamy, że Władimir Putin, co zresztą też widać bardzo często przy różnych okazjach i wypowiedziach, ma niesamowicie rozwiniętą pamięć. Znakomicie zapamiętuje i później realizuje
różnego rodzaju zadeklarowane działania. No i że nie rzuca słów na wiatr, to właśnie też, to jest też ważna rzecz. No ale gdzie się wychował Władimir Putin? Na ulicy Baskowa w Leningradzie, gdzie, jak wiemy, no zresztą każdej niezbyt zamożnej dzielnicy, no nie jest różne to rzeczy się zdarzały. Elitarna. Tak, gdzie przychodziło mu nieraz, choć nie był zbyt wielkiego wzrostu, nie, również w dzieciństwie nie był, nie należał do jakichś gigantów, gdzie przychodziło mu nieraz wyjaśniać relacje z rówieśnikami za pomocą no, siły fizycznej, powiedzmy eufemistycznie. Projekcji siły. Projekcji siły, właśnie. I już wówczas też to wychowanie na leningradzkiej ulicy sprawiło, że zaczęły się dla niego liczyć pewne wartości. Jedną z tych wartości, to nie jest bez znaczenia dla jego późniejszych działań jako polityka, była potrzeba szacunku ze strony otoczenia. Filip Szot pisze, szacunek miał dla Putina fundamentalne znaczenie. Czy w latach chłopięcych na ulicy Baskowa, czy dla Rosji jako wielkiego mocarstwa, potrzeba bycia szanowanym była stałą zasadą w jego życiu. Widzimy to w każdej wypowiedzi, której on się wręcz domaga partnerskiej relacji, domaga się rozmowy, domaga się tego, żeby inni po prostu zwracali uwagę na to, co chce tak, powiedzieć. No i u nas jest to też komentowane dość ironicznie, ale przejdziemy chyba już do poglądów, co? Bo to też jest ważna kwestia. Poglądy były bardzo ciekawe. To znaczy, Szot stawia jedną bardzo ważną tezę. Mm-hmm. Ja popieram tą tezę. Ja o tej tezie rozmawiałem przed kilkoma laty z nieżyjącym już profesorem Andrzejem Walickim, znakomitym polskim rosjoznawcą. Teraz już takich nie mamy niestety. Otóż Putin, jakbyśmy popatrzyli na ten odwieczny rosyjski konflikt, z jednej strony zapadników, z drugiej słowianofilów, czy poczwienników, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, był w przeciągu swojej biografii raczej zapadnikiem, czyli kimś zapatrzonym w szeroko rozumiany Zachód. Ja nie wiem, czy to miało związek z pobytem w NRD. No ja tak stawiam. Czy to miało związek może z, no jednak Leningrad, Petersburg, to też jest trochę inny klimat, w tym ten intelektualny i duchowy niż inne miasta, w tym nawet Moskwa. A wiesz, co o tym świadczy? Znaczy, to jest moja autorska teza, ale może tutaj też autor, bo ja tego książki nie czytałem, może się autor z nią utożsamia. Jak popatrzymy na wiele działań Putina na przestrzeni lat jego prezydentury, on zawsze się stara, żeby coś było zgodne z stanem prawnym. I to jest to chyba niemieckie doświadczenie. A poza tym jest prawnikiem. No tak, jest prawnikiem, no ale zawsze gdzieś, nawet przy tych referendach teraz na obwodzie zaporowskim czy chersańskim, on się też starał, żeby to było jak najbliżej prawa. To się wychodzi też z jego, moim zdaniem, wykształcenia prawniczego, ale owszem i z mentalności. Otóż no właśnie, co jest jeszcze w 80-tych latach Putin deklaruje się jako liberał, moglibyśmy tak powiedzieć. Wyobraźmy sobie, istnieje jeszcze Związek Radziecki, a Putin już wówczas twierdzi, że to jest ciekawe, kluczowa, uwaga, to są słowa znów biografa, Putin twierdził, że kluczowa jest własność prywatna. Żeby zmotywować ludzi, trzeba pozwolić im na gromadzenie majątku i przekazywanie go swoim dzieciom. Jeśli gospodarka ma się rozwijać, musi istnieć konkurencja. No, typowy liberał gospodarczy. Tak jest, normalnie Hayek jakiś, albo ktoś w tym stylu. No, może nie aż tak daleko, ale... Murray Rothbard. Ale liberał gospodarczy pełną gębą, może taki trochę uproszczony sposób ten liberalizm traktował, ale liberałem z całą pewnością no na pewno, dla Brytyjczyka to jest miód na uszy, prawda? No tak. Natomiast bardzo mocno musimy podkreślić, że ten liberalizm Putina był obecny również już później, w okresie jego prezydentury, nie tylko w czasach petersburskich jako wicemer, ten liberalizm przejawiał. Natomiast on liberalizm gospodarczy, w szczególności ten gospodarczy, przejawiał bardzo, bardzo długo. Długo, tak. Ja bym powiedział, że nawet pewne elementy tego liberalizmu odnajdziemy w nim i dziś. Tyle, że jest to, podkreślam, liberalizm ekonomiczny. No, troszeczkę jak ja obserwuję, to jednak ewoluowało na szczęście, ale... No ale nie jest to ktoś w rodzaju twojego ulubieńca Aleksandra Łukasza. No nie jest. Jeszcze tego brakuje. W każdym razie, odnośnie poglądów, bo tu też warto... Co z poglądami na Rosję, na rolę Rosji w świecie? Bo tutaj polski widz w moim przekonaniu jest najbardziej tutaj narażony na efekt propagandy, bo mówi się o tym, że Rosja ma tam powrócić do Związku Radzieckiego, dominować, okupować i tak dalej. Czy możemy tutaj
wskazać jakiś konkretny pogląd, który wyznaje Władimir Putin. Poza tym, że domaga się szacunku. Ale tak? Pamiętamy ten słynny cytat, którym epatują polskie media, pochodzący z roku 2005, kiedy to rosyjski prezydent miał powiedzieć, że rozpad Związku Radzieckiego, upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą geopolityczną XX wieku. No tak, i polscy dziennikarze już zobaczyli Bieruta, że chce odbudować ten Związek Radziecki. Otóż uwaga, inspiracje ideowe, inspiracje Władimira Putina bardzo odległe są od radzieckich. Ja tylko przypomnę, że to już nie tak dawno, a mianowicie w przededniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Władimir Putin rzucił takie hasło w kilku swoich wypowiedziach i artykułach: Ukraina dzieckiem Lenina. To znaczy on obwiniał Władimira Lenina, obwiniał bolszewików o to, że w miejsce scentralizowanego dawnego Imperium Rosyjskiego stworzyli sztuczne niejednokrotnie podziały na te republiki narodowe. Podziały, które później sprawiły, że imperium rozpadło się jak domino. On cały czas właściwie wygłasza w poszczególnych wystąpieniach akt oskarżenia przeciwko bolszewickiej polityce narodowościowej. Cały czas też, to podkreślmy bardzo mocno, bo ktoś tutaj w Polsce, często zresztą to słyszymy, może mieć tendencję do porównywania go z Józefem Stalinem. No. Otóż Władimir Putin wielokrotnie podkreślał swój dystans wobec stalinizmu, składając hołd choćby ofiarom czystek stalinowskich. To tak, też to trzeba mocno powiedzieć. Zresztą za rządów Putina powstało wiele takich miejsc pamięci, no ale o tym się w Polsce nie mówi. Za to w odniesieniu do tego, co przed chwilą powiedziałeś, mówi się, że właśnie Putin jest rosyjskim nacjonalistą. I to fajnie by było skonfrontować się z rzeczywistością. No, może być rosyjskim nacjonalistą, bo cóż, Rosja jest państwem wieloetnicznym, wielonarodowościowym i bycie nacjonalistą w wąskim etnicznym tego słowa rozumieniu wiodłoby prostą drogą do rozpadu obecnej Federacji Rosyjskiej. Natomiast ja bym tu jeszcze chciał powiedzieć kilka słów o ewolucji. Mówiliśmy już, że Putin był takim Europejczykiem liberałem, no, powiedzmy historycznie zapadnikiem. Bliżej mu było, jeśli chodzi o wzorce historyczne, do cara Piotra Wielkiego niż do cara Iwana Groźnego. Tak chyba można by było to bardzo skrótowo określić. Natomiast, cóż, Putin od swojej trzeciej kadencji, czyli od roku 2012, po tym krótkim interwale Miedwiediewa, zdaniem Filipa Shorta, i ja też to zauważam, ewoluuje w kierunku konserwatyzmu. Mhm. Ewoluuje dość mocno w kierunku konserwatyzmu. Różne rzeczy mogą mieć na to wpływ, również jego religijność. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Otóż oddajmy znów głos biografowi, brytyjskiemu biografowi Putina. Pojawił się u niego, u Putina, zwyczaj, aby żegnać się za każdym razem, gdy wymieniany jest szatan. Zwyczaj ten rozpowszechniony wśród prawosławnych mnichów, lecz raczej nie wśród osób świeckich. Kreml poinformował, że archimandryta Tichon, przełożony położonego niedaleko Łubianki monasteru sreteńskiego, został spowiednikiem Putina. Młodszy o 10 lat od prezydenta, noszący rudo-brązową brodę i związany w kucyk długie włosy Tichon, zaprzeczał tym związkom, lecz Pugaczew, to jest taki oligarcha znajomy Putina, który przedstawiał ich sobie pod koniec lat 90., gdy Putin był szefem FSB, mówił, że niewątpliwie duchowny miał do niego bliski dostęp. Najprawdopodobniej ma dzisiaj Tichon Szewkunow, bo o nim mowa, jest jednym z najistotniejszych współczesnych teologów prawosławia rosyjskiego, ale jednocześnie jest też, no, też wpływową postacią dziś już w randze metropolity pskowskiego. I nadal ten kontakt prawdopodobnie występuje. Ten konserwatyzm może się przejawiać w tym, czyli w tym zbliżeniu do prawosławia, wyraźnym u Putina, a z drugiej strony może się też przejawiać w tych inspiracjach ideowych, o których już sygnalizowaliśmy. Otóż Nikita Michałkow, konserwatywny, niektórzy twierdzą, ultrakonserwatywny, słynny rosyjski reżyser, w 2004 roku według Filipa Shorta zainteresował Władimira Putina postacią Iwana Ilina. O Ilinie warto byłoby zrobić pewnie odrębny program. Iwan Ilin, emigracyjny, biała emigracja, rosyjski filozof, myśliciel polityczny o poglądach faktycznie dość mocno konserwatywnych.
to było źródło inspiracji. I jeszcze trzy źródła inspiracji, jeśli chodzi o lektury. Znany również w Polsce Nikołaj Bierdiajew, przypomnę, w Polsce ukazała się wielokrotnie zresztą jego praca pod tytułem Nowe Średniowiecze, najbardziej chyba rozpoznawalna międzynarodowo. I jeszcze jeden filozof okresu tej filozofii religijnej, Srebrnego wieku filozofii rosyjskiej, Władimir Sołowiow. Nie mylić oczywiście ze współczesnym dziennikarzem o tym samym imieniu. Dobrze jest zaznaczyć. Właśnie. No i historyk, XIX-wieczny rosyjski historyk Wasilij Kluczewski. Otóż to wszystko są inspiracje, proszę Państwa, z kręgów wyraźnie konserwatywnych. To musimy zaznaczyć. Więc w moim przekonaniu, czytając i wyciągając wnioski z biografii pióra Filipa Shorta, Putin ewoluował od klasycznego liberalizmu poprzez taki liberalny konserwatyzm do konserwatyzmu. Dzisiaj jest na tych pozycjach konserwatywnych dość wyraźnie, inspirowanych również prawosławiem. Więc jeśli my mówimy o tym, to tak na marginesie już uwaga, jeśli my mówimy o tym, że niektóre rządy w różnych krajach, podobno w Polsce też, poszukują konserwatywnej tożsamości, no to w zasadzie powinno być im w sensie ideowym do Władimira Putina dość blisko. Jest taki portal popularny, który bardzo pracuje nad tym, żeby przekonać ludzi, że Rosja nie jest konserwatywna, tylko jest wręcz symbolem zepsucia. No, tak już dla odróżnienia jedna uwaga, Tomek. Otóż jest ostatnia wypowiedź jednego z tuzów polskiej polityki zagranicznej, Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Zdaje się wiceministra spraw zagranicznych, który twierdzi, że PiS-owi to najbliżej jest do Partii Zielonych w Niemczech. Bardzo osobliwe jak na partię konserwatywną, no ale oczywiście jedynym kryterium jest politycznie oczywiście. Ale przejdźmy to na marginesie. Właśnie już odnośnie poglądów chyba wystarczy, ale ważna jest też postać Putina w kontekście dzisiejszej konfrontacji, już nawet nie z Ukrainą, bo nie ukrywajmy, że nie o Ukrainę chodzi w tym konflikcie, ale po prostu w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i tym imperium. Ważna jest też postać Putina. U nas to jest całkowicie właściwie spersonalizowana kwestia. Znaczy w tym ujęciu, jeżeli coś się dzieje w tych relacjach, to odpowiada za to Putin i jego takie czy inne cechy charakteru. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle personalizowania takich kwestii, bo nie uważam, żeby akurat jakakolwiek jednostka posiadała takie cechy, by móc zdeterminować całkowicie jakieś relacje między dwoma czy krajami, czy w ogóle większą ilością podmiotów. Natomiast też warto powiedzieć, jak sam Putin ustosunkowuje się do tych relacji rosyjsko-amerykańskich, bo to też ewoluowało przecież na przestrzeni lat. Zdaniem Filipa Shorta on był czołowym zwolennikiem, naprawdę czołowym zwolennikiem normalizacji, a wręcz budowy partnerskich relacji z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone straciły ogromną szansę, jaką była wyciągnięta dłoń Władimira Putina. I ta dłoń była wyciągnięta mniej więcej do roku 2005-2006. Właściwie George W. Bush, z którym świetnie Putin się dogadywał, jak zauważa Philip Short, w którymś momencie stwierdził, pod wpływem oczywiście neokonserwatystów, że najważniejsze jest, by Stany Zjednoczone narzucały jeden uniwersalny model, tak zwany liberalno-demokratyczny, całemu światu. No i w tym kontekście Rosja oczywiście znalazła się stopniowo na liście wrogów. Później było tylko gorzej. Uwaga... Tym bardziej, że Rosja nie odpowiadała tym samym, prawda? Bo to też warto zaznaczyć. Właśnie, ale jedna uwaga do zwolenników. Przechodzimy do czasów trochę nowszych. I do zwolenników tezy o rzekomej prorosyjskości Donalda Trumpa. I poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otóż pozwolicie Państwo, że znów zacytuję. Philip Short. Niszczenie mechanizmów pozwalających na zachowanie równowagi militarnej przyspieszyło po objęciu urzędu przez Trumpa. Paradoks polegał na tym, że to za prezydenta, który mówił nieustannie o konieczności poprawy stosunków Ameryki z Rosją, relacje pogarszały się znacznie szybciej niż za jego poprzedników. To ja akurat nigdy nie miałem co do tego wątpliwości. W Polsce to było dlatego tak przedstawiane, bo dominowały jednak te proplatformiane, powiedzmy, media i one strasznie chciały tutaj pokazać Polakom, prawda, że tutaj od... Swoją drogą pokazuje też upodlenie Polski. No ale... Więc to jest kolejny mit. To jest kolejny mit, który warto obalić. Natomiast przed Stanami Zjednoczonymi też warto o tym wspomnieć. Wspomina o tym Filip Short, biografię Władimira Putina. Przed Stanami Zjednoczonymi Władimira Putina wielokrotnie ostrzegali ludzie z jego otoczenia.
przed zbytnią ufnością Stanom Zjednoczonym. Otóż przestrzegał przed tym między innymi Igor Sieczyn, przestrzegał przed tym obecny szef Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew, czyli ci, którzy byli w Rosji określani mianem tak zwanych siłowików. Ludzie związani z służbami, znający zresztą Władimira Putina od wielu lat, więc oni wręcz sugerowali mu, że jego zachowanie zbyt niebezpiecznie może przypominać zachłystywanie się Zachodem, a co najmniej zbyt dużą ufność. I teraz, co powiedział w 2017 roku po latach Władimir Putin na klubie wałdajskim do amerykańskiego politologa? Największym naszym błędem było to, że za bardzo wam zaufaliśmy. Zwraca się do Amerykanina, podkreślam. Waszym błędem było uznanie tego zaufania za naszą słabość i nadużywanie go. No to od razu dopytam, kiedy jest ten punkt zwrotny, bo wiemy, że czy to 2017, czy jednak trochę wcześniej, bo wiemy przecież od wybuchu konfliktu w Gruzji, no gdzie nawet śledztwa tutaj zachodnich choćby mediów, czy nawet takich oficjalnych instytucji wykazywały, że to ewidentnie Gruzini sprowokowali ten konflikt. No ale to mówi mamy przecież Ukrainę. Nie wiedzą jeszcze w polskich mediach. No ale to nie jest akurat problem sobie sprawdzić raporty, choćby Unii Europejskiej. Więc no. Ujawniłeś tajemnicę, a tymczasem faktycznie Filip Szot też pisze wyraźnie, aha, za co trzeba złożyć mu wyrazy uznania, że wojnę w 2008 roku rozpoczęła Gruzja. No Saakaszwili. No ale czy to już pokazywało Putinowi, że te relacje z Waszyngtonem i nie, z tym pierwsze, jego instrumentarium... Ja bym to podzielił na etapy. Pierwszy etap to był etap kolorowych rewolucji, rok 2004-2003, nawet końcówka 2003 roku się zaczyna. Mamy Ukrainę, mamy Gruzję, dojście do władzy Saakaszwiliego jako marionetki amerykańskiej wówczas. Mamy Kirgistan, mamy próby w kilku innych krajach na obszarze postradzieckim. I tutaj wyraźnie zresztą bardzo wyraźnie Putin mówi o tym swoim poszanowaniu dla pojęcia suwerenności i nieingerencji, zresztą wynikającym z dokumentów międzynarodowych. Natomiast on może mieć pewną czułość, bo on wprawdzie jest spadkobiecą i nominatem w pewnym sensie klanu Jelcyna, jak wiemy wszyscy. Natomiast znów zacytujmy jeden fragment biografii Filipa Szota, która opisuje, jak to wyglądało w Rosji w latach 90., jeśli chodzi o właśnie tą ingerencję zewnętrzną. Proszę Państwa, Szot pisze tutaj o roku 96, uwaga, o wyborach prezydenckich w Rosji, czyli czasie, kiedy Jelcyn był zagrożony, miał śladowe poparcie w wyniku swojej nieudolności i krachu gospodarczo-społecznego. I był zagrożony przez kogo? Przez Gennadija Zjuganowa, kandydata Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. O tym czasie Filip Szot pisze tak. Aby zagwarantować, że nie powrócą rządy komunistyczne, Stany Zjednoczone i rządy innych krajów zachodnich wsparły kampanię wyborczą Jelcyna. W pewnym sensie nie było to niczym nowym. W okresie zimnej wojny zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone próbowały wpływać na wybory w krajach przeciwnego obozu. Po raz pierwszy jednak Zachód próbował wywrzeć wpływ na wynik wyborów w samej Rosji. Zastosowane metody mieściły się zazwyczaj w ramach normalnych relacji międzypaństwowych. Tajne pożyczki, przyspieszona wypłata kredytów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oficjalna wizyta prezydenta Clintona w czasie kampanii wyborczej i wysłanie na prośbę rosyjską amerykańskich strategów wyborczych do sztabu Jelcyna. Powstał jednak precedens, który 20 lat później uderzył w Amerykanów, o czym powinno się pamiętać. Mówisz o to. Oczywiście nawiązując do tych bezpodstawnych w dużej mierze oskarżeń o to, że Rosja próbowała wpłynąć na wynik wyborów wtedy, gdy Donald Trump konkurował z Hillary Clinton w 2016 roku. A zatem to przywiązanie do tej nieingerencji, do wartości suwerenności jako takie było ogromne. Dlatego pierwszy krach, przypomnijmy, w tych relacjach, pierwsze rozczarowanie prozachodniego Władimira Putina, pierwsze odrzucenie dłoni, którą on do Zachodu wyciąga konsekwentnie, to jest rok 2004, 2005, kolorowe rewolucje. Później mamy początek drugiej kadencji Busha i dominację w administracji za czasów drugiej kadencji Busha neokonserwatystów, tych właśnie idących na konfrontację z Rosją na obszarze postradzieckim.
Później mamy słynne przemówienie monachijskie Władimira Putina w 2007 roku. To wezwanie do Europy. Wezwanie do Europy to jest też manifest suwerenizmu w stosunkach międzynarodowych. No i później mamy w odpowiedzi co? Szczyt NATO w Bukareszcie i wezwania do przyjęcia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Gruzji i Ukrainy. No i znów sprowokowanie tak naprawdę Saakaszwilego poprzez poklepywanie go po plecach przez Amerykanów do napaści na Osetię i Abchazję i odpowiedź rosyjskiej armii w roku sierpniu 2008 roku. Przejdźmy jeszcze do takiej najbardziej aktualnej kwestii, czyli odnośnie samej Ukrainy. W Polsce przekonuje się, że Putin ma takie czysto imperialne podejście, że neguje w ogóle odrębność ukraińską, naród ukraiński. No ja akurat znając przemówienia Putina i też te takie przesłania do Ukraińców, bo on chyba co najmniej dwa takie napisał, to akurat tam raczej nie jest mowa o negowaniu odrębności ukraińskiej, tylko o tym, że no Ukraińcy to jest bliski naród, że czasami używa tego pojęcia jeden naród, chociaż to właściwie powinno się tłumaczyć jako jeden lud, prawda, z rosyjskiego. Natomiast dlaczego to wspominam? Bo także teraz w tej retoryce no nie ma jakiejś ukrainofobii ze strony Władimira Putina, czyli on stara się, tak należałoby to chyba interpretować, on stara się jakby wydobyć Ukrainę spod tych wpływów zachodnich po to, żeby w swoim przekonaniu ją uchronić. No ale to się przypomina bardzo znamienny artykuł Władimira Putina z 2021 roku o jedności historycznej Ukraińców i Rosjan. I w tym artykule on opisuje to, czym staje się Ukraina. Nie z woli Ukraińców, tylko z woli zachodnich, anglosaskich kuratorów władz, kolejnych władz w Kijowie po 2014 roku. I ten aspekt też w książce jest. Tam jest hasło, tam jest hasło antyrosja. Tam jest hasło antyrosja, żeby nie być gołosłownym. Philip Schott to zauważa w polityce amerykańskiej. Myśmy już mówili wielokrotnie w naszych programach o złowrogiej postaci, takiej postaci właściwie klasycznej dla amerykańskiego neokonserwatyzmu, dla amerykańskich strausistów o Wolfowicu. I co pisze Schott na temat tych ludzi? Otóż pisze o okresie, kiedy u władzy byli już demokraci, więc Wolfowicz formalnie nie sprawował żadnych funkcji, ale Paul Wolfowicz nie był już we władzach, lecz jego idee przetrwały, twierdzi Philip Schott. Karl Gerschmann, wieloletni prezes National Endowment for Democracy, przypomnijmy, to jest taka fundacja, instrument kontrolowany przez amerykański kongres w celu wspierania różnego rodzaju inicjatyw politycznych i kolorowych rewolucji, nazwijmy rzecz po imieniu, w różnych zakątkach naszego globu. Otóż ów Karl Gerschmann nazwał Ukrainę największą zdobyczą Ameryki, jaką udało się wyrwać z objęć Rosji. Kilka lat później odpowiedzialny za politykę ukraińską w Białym Domu Aleksandr Windman określał ją mianem państwa buforowego, zapory przed rosyjską agresją w Europie Wschodniej, kluczowej dla interesów Stanów Zjednoczonych i NATO. Tyle Schott. Więc Amerykanie, Putin nie musiał czytać między wierszami, nie musiał, jak niektórzy twierdzą, popadać w jakieś paranoidalne teorie spiskowe. O tym, proszę Państwa, mówili wprost i otwarcie Amerykanie, że to jest ich zdobyć, że oni chcą ją wyrwać, że oni chcą zagrozić w ten sposób, czy zdestabilizować, zmniejszyć poziom bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To jest coś zupełnie naturalnego. Stąd też późniejsze reakcje Putina. I ostatnie pytanie. Czy książkę Philipa Schotta polecasz naszym widzom? Polecam. Kto czyta w języku angielskim, ona jest dostępna oczywiście w języku angielskim. Liczymy na to, że znajdzie się jakieś godne szacunku wydawnictwo w Polsce, które postanowi ją przetłumaczyć i udostępnić czytelnikowi polskiemu. A jeszcze na koniec jedna rzecz, bardzo istotna. No, ja liczę na to, że Paul Schott poleci wbrew cenzurze teraz, ale okej. Okay. No właśnie, Philip Schott. Tak, ale jeszcze jedną rzecz powiedzmy. Proszę Państwa, bo to jest symptomatyczne dla mediów polskich. Otóż Philip Schott cytuje w swojej książce Richarda Hofstettera, amerykańskiego historyka z okresu zimnej wojny, który zauważył pewną tendencję w Stanach Zjednoczonych, wówczas w czasie zimnej wojny panującą, tendencją do tego, żeby przeciwnika prezentować jako, tu cytujemy Hofstettera, coś w rodzaju modelu absolutnego zła, rodzaju amoralnego supermana, występnego, wszechobecnego, wszechpotężnego, okrutnego, czerpiącego korzyści ze zła, które wyrządza.
czyli demonizacja jednym słowem, tym najkrótszym to możemy określić. Hofstetter pisał o Stanach w okresie zimnej wojny, apogeum zimnej wojny. Ja myślę, że to samo. Właśnie szefowie wydań w polskich portalach doskonale sobie właśnie. Jeszcze ostrzej przyswoili. Możemy chyba to dzisiaj napisać. Wtedy, gdy polskie media mówią o Władimirze Putinie. Ale popatrzmy na Putina jako na człowieka i poczytajmy jego biografię bez emocji. Oby się też ukazała w języku polskim, w co na przykład ja wątpię, biorąc pod uwagę to, co tutaj przytoczyłeś, no ale mniejsza o to. Jeszcze jedna rzecz chciałem Państwu polecić, bo skoro już mówimy o książce, to proszę Państwa, na temat stosunków polskich, polsko-rosyjskich ukazała się książka Witolda Mozelewskiego, znanego chyba w Polsce autora, Katastrofa, Polska i Rosja 100 lat po Rapallo. Wiem, że masz swój delikatny wkład w tą publikację. A byłem zaszczycony, bo profesor Mozelewski poprosił mnie o krótkie słowo wstępne i komentarz do tej książki, który jest tutaj również opublikowany, więc bardzo gorąco polecamy. Ale w dwóch słowach, w tej książce, proszę Państwa, znakomity znawca zjawisk gospodarczych, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, zajmujący się polskim systemem podatkowym, jak wiemy od lat, zwraca uwagę na pewne pomijane, może nieuświadamiane zbyt często, aspekty tego, co się obecnie dzieje, konsekwencje, które dotyczą nas samych, ale całego naszego kontynentu. Zwraca uwagę na dezindustrializację Europy, konsekwencji polityki amerykańskiej de facto, czyli polityki sankcyjnej wobec Rosji stosowanej w tej chwili. I zwraca uwagę na to, że w sensie gospodarczym, a nikt tego nie wie lepiej niż profesor Mozelewski w naszym kraju, że w sensie gospodarczym, w sensie poziomu kapitalizacji, poziomu i perspektyw naszego rozwoju gospodarczego cofamy się mniej więcej do czarnych lat 90. A wszystko to w wyniku obłędnej polityki sankcji, tak mocno popieranej przez polskie władze. Profesora zresztą kojarzono z obozem rządzącym w Polsce, no, ale profesor... Zaraz którym, będą komentarze, że tu popieramy PiS. Ale profesor, z którym wielokrotnie rozmawiałem, zresztą nie kryję tego publicznie, polecamy tę książkę i dowiecie się Państwo, co profesor sądzi na temat polityki zagranicznej poszczególnych polskich rządów, również tych obecnych. Ja mogę pogratulować, no bo w tych czasach być niezależnym, no to jest jednak wyzwanie. To wszystko ze naszej strony, jeśli chodzi o Na Zdrowy Rozum. Ja zapraszam na kolejne nagrania na Wbrew Cenzurze. Moim i Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.